W tym nagraniu zajmiemy się kolejnym, bardziej skomplikowanym, przynajmniej tak mi się wydaje, przykładem określenia wzoru empirycznego na podstawie składu procentowego danego związku chemicznego. Załóżmy, że mam butlę wypełnioną cieczą. Część tej cieczy to woda, ale reszta, czyli analizowana substancja, składa się w 2,4% z wodoru, 65,3% z tlenu, a także 32,65% z siarki. Jaki jest wzór empiryczny związku o takim składzie masowym? Oczywiście nie uwzględniamy tutaj wody. Woda jest jedynie rozpuszczalnikiem dla naszej substancji. Jak rozwiązać taki problem? Otóż dla ułatwienia zadania założę, że mam 100 g substancji o składzie procentowym 2,04% wodoru, 65,3% tlenu, 32,65% siarki. Oczywiście możemy uznać, że ta substancja ma dowolną masę. Jednak założenie, że jest to 100 g, bardzo ułatwi nam szybkie rachunki. Skoro mamy 100 g całej substancji, to ile gram tej substancji stanowi wodór? Aby to obliczyć, wystarczy sporządzić taką proporcję. 100 g substancji to 100%. 100% analizowanej substancji. Jest to cała substancja. Natomiast 2,4% substancji, jakie stanowi wodór, to jakieś a gram substancji. Zatem wodór w 100-gramowej próbce będzie miał masę 2,4 g. Analogicznie, skoro siarka stanowi 32,65% całej próbki, to ma masę 32,65 g, a tlen ma masę 65,3 g. Kolejnym krokiem w rozwiązaniu tego zadania jest ustalenie, ile mamy moli poszczególnych atomów, czyli moli wodoru, siarki i tlenu. Zacznijmy od wodoru. 1 mol atomu wodoru ma masę 1 gram. Przypominam, że liczbowo jest to wartość zbieżna z masą jednego atomu wodoru, z tą różnicą, że zamiast jednostki masy atomowej mamy gram. Wiesz? Zrobię tutaj małą dygresję o wodorze. Jak już kiedyś wspominałam, atom wodoru ma bardzo prostą budowę. Jego jądro atomowe składa się z jednego protonu. Kiedy atom wodoru jest obojętny, to ma on jeden elektron na pierwszej powłoce elektronowej, na powłoce K. Wyróżniamy trzy izotopy wodoru. Pierwszy spośród nich, prot, nie ma neutronu, w związku z czym jego liczba masowa wynosi 1. Kolejny, deuter, ma 1 neutron, więc jego liczba masowa wynosi 2. A liczba porządkowa oczywiście równa jest 1, bo nadal mamy 1 proton. I ostatni izotop, tryt, ma 2 neutrony, więc jego liczba masowa wynosi 3. W naszym zadaniu, jak pewnie zauważyłaś, wziąłem pod uwagę prot. Liczba masowa protu wynosi 1 i masa atomowa protu również równa jest 1. 1 unit, zatem 1 mol, czyli 602 razy 10 do 23 atomów protu ma masę 1 gram. Dobrze, wróćmy do rozwiązania naszego zadania. Ustaliliśmy, że mamy 2,4 g wodoru, a także 32,65 g siarki i 65,3 g tlenu. Ile mamy moli tych elementów? Aby to wyznaczyć, zanotuję najpierw, jakie masy molowe ma wodór, siarka i tlen. Sięgamy po układ okresowy pierwiastków i odczytujemy. Masa molowa wodoru to 1 g na mol. Masa molowa tlenu to 16 g na mol, a masa molowa siarki to 32 g na mol. Aby wyznaczyć ilość moli poszczególnych elementów, wystarczy teraz masy, jakie mamy w naczyniu, podzielić przez masy molowe. I tak otrzymujemy, że ilość moli wodoru N, czyli symbol moli, z małym indeksem H, zaznaczymy, że jest to jakieś X, równa się masa wodoru w badanej próbce przez masa molowa wodoru. Wychodzi nam, że x równy jest 2,04 g dzielone przez 1 gram na mol. Tutaj gramy się skracają. Mol przenosimy do góry i mamy 2,04 mola. Ilość moli siarki wynosi n z indeksem dolnym s, zaznaczę to jako jakiś y, równe jest
masa siarki w badanej próbce przez masa molowa siarki. Wychodzi nam, że Y równe jest 1,2 mola. Natomiast ilość tlenu wynosi N z indeksem dolnym O, zaznaczymy to sobie jako Z, równe jest masa tlenu w badanej próbce przez masa molowa tlenu, Z wynosi 4,8 mola. Możemy sobie teraz zapisać, że stosunek molowy poszczególnych elementów w naszym związku wynosi x do y do z, gdzie x do y do z równe jest mx przez masa molowa x do my przez masa molowa y do mz przez masa molowa jakiejś cząstki z. W naszym przypadku równe jest to 2,04 do 1,02 do 4,08. W tym momencie do pełni szczęścia do rozwiązania naszego zadania wystarczy, że te wartości podzielimy przez najmniejszą z otrzymanych liczb, czyli przez 1,2. I otrzymujemy wtedy, że x do y do z równe jest jak 2 do 1 do 4. Wzór empiryczny naszej cząsteczki wygląda tak. Hx, czyli x moli wodoru, sy, czyli y moli siarki i oz, czyli z moli tlenu. Wychodzi nam, że mamy wzór H2S1O4. Jednak pamiętaj, w chemii nie piszemy jedynek, więc ostateczny wzór to H2SO4. Otrzymaliśmy wzór kwasu siarkowego 6. O kwasach będziemy jeszcze sobie mówić, ale warto byś zapamiętał, iż kwas siarkowy 6 jest bardzo niebezpieczny. Jest to substancja silnie żrąca i lepiej, abyś nigdy nie wylał ani na odrobinę tego kwasu na swoje ubranie. Już nie wspomnę o ciele.